udało nam się połączyć różne środowiska, udało nam się połączyć we wspólnym dziele plastyków z ASP, młodych plastyków, artystów. Udało nam się zaangażować również przedstawicieli Gdańskiego Ośrodka Sportu i wspólnie zrobiliśmy coś, na co wszystkich Państwa zapraszam do obejrzenia niebawem w Brzeźnie, co spowoduje, mam nadzieję, głębszą zmianę mentalną w naszym społeczeństwie, czyli niechęć do tego, żeby śmiecić w przestrzeni publicznej, żeby zostawiać po sobie na plaży stertę śmieci. Takim bardzo szczególnym zanieczyszczeniem plaż na gdańskim obszarze to niedopałki, które znajdujemy w piachu. One są wyłapywane, przesiewane, ale też obserwujemy, że z roku na rok więcej jest odpadów bytowych, czyli wielu turystów przychodzi na plażę, pozostawiając te swoje śmieci niekoniecznie w pojemnikach, a jest to niewątpliwie wielki problem. Sztuka, projektowanie, w ogóle komunikacja przy pomocy obrazu to jest jeden z podstawowych sposobów na wpływanie na ludzi, na wpływanie na postępowanie, na postrzeganie świata. Dlatego też sztuka jest w naturalny sposób przekłada się na to, żebyśmy budowali dobrostan świata, w którym istnieje.